Witajcie w nowym vlogu, trochę mam zakurzony obiektyw, ale to nic, zaczynamy dzień, dzisiaj jest Wielka Sobota, kolorujemy jajka. Zobaczymy, jak komu co wyjdzie. Robimy nasze pisanki. Tak, jajka mamy od kur z Pizy. Także i one są fajne, bo nie mają tego. Pieczątki. To jest widzowie prezent. Szymuś rysuje. Nadinka, już coś masz? Nie pokażę. Nie pokażesz. Dobra, pokażemy, jak nam wyjdzie. Oj, nie nagrało się, ale Kasi spadło jajko. I ma najlepszą pisankę. Muszę iść ugotować drugie, albo takie pomaluję. Pomaluj takie. Ej, mama, pomaluj takie. Tylko, że farba przejdzie pewnie przez to. No, taki peszek. Kasia nie ma jajka. Masz moje, Kasia. Dobrze. Masz. Nie będę ci odbierać tej przyjemności, naprawdę. Ja coś tu wymyślę. Jesteśmy na takim etapie, a Szymuś też jest na pewnym etapie już ukończenia. Jego pisanka wygląda tak, bardzo ładna, artystyczna. Pokaż rączki. Piękne. Ty też się stałeś pisanką. Patrzcie, bo patrzcie, to jest takie chlopowate. Jak będziecie tak robić, to właśnie rzetnie się takie chlopowate. No właśnie, powstaje efekt marmuru. Pięknie to zrobiłeś, Szymuś. Nadinka, mogę pokazać twój, czy jeszcze nie skończyłaś? Skończyłam już, ale jeszcze to muszę pokolorować. Tutaj takie serduszka i kwiatki mi się pięknie nie udały. Ania też już ma. Zobaczcie. Piękne. Jeszcze a Kasia robi na tym zbity. Dobra, pokażemy wam, jak skończymy. Ja dopiero tyle mam, a jeszcze tyle. Pokaż, mogę zobaczyć. Wow, Nadia, patrz taki! Ale fajne. Ale mozolna praca. Muszę jeszcze popracować nad tym. Dobrze, ja już skończyłem, troszeczkę poszedłem na łatwiznę. Tutaj góra jeszcze mi się chciało. Potem zrobiłem pisklaczka, który śpiewa Alleluja, ale tył już mi się nie chciało robić, więc pisakiem pomalowałem. Ale tutaj jeszcze troszeczkę skorupki zrobiłem. Więc tak wygląda moja pisanka. Tutaj mamy Kasi. Nie, ja która? Tworzę. A, ja cały tworzysz. Czas tworzę, a to jest tak Ani jedna, Ani, Nadi. Szymona. Szymusia. I Ani druga. Ani w kropki Ania zrobiła. Zrobiła. Moja a jeszcze Kasia powstaje. Pięknie. No, ładnie, ładnie. Na połamane jajeczko, ale to nie. Dobra, ja odkładam pisklaczka. Fajne mam pisanki w tym roku. Tutaj Nadia się bawi świeczkami. Wczoraj dostaliśmy je na drodze krzyżowej. Były takie kosze, za darmo można było po prostu sobie wziąć z kościoła taką świeczkę i podczas drogi krzyżowej mieć po prostu światełko przy sobie. No i teraz się właśnie Nadia jeszcze bawi tym. A co słychać u tamtych dzieci? Tamte już skończyły, teraz się bawią w piasku. Wyciągnąłem im grabki, wiaderko i łopatki. I co jeszcze, Ania? Konewkę. I konewkę. A Szymek mówi, że jeszcze zrobił miksturę. Z czego tą miksturę zrobiłeś? Z płynu do naczyń, z mydła, z piasku i wody. Piękne. Piękna zabawa. A ja wam powiem, że dzisiaj się przekonaliśmy, że z tych oto sosen kapie żywica i mamy mnóstwo żywicy na przyczepie. Zobaczcie, tutaj, tutaj, tutaj. To jest wszystko takie klejące. Tego się nawet nie da jakoś tak wziąć. Po prostu to jest taka klejąca żywica. Nie wiem, czy ja to kiedyś umyję, że mam palce klejące. I cały samochód mamy też oklejony, zobaczcie. Tutaj jest jedna kropla. Czekajcie, widać to? Ogólnie takie też malutkie kropeczki. To będzie widać bardziej na takiej powierzchni. Takie malutkie kropeczki. Wszędzie jest żywica. I to po jednym dniu jest tyle, a zobaczymy po tygodniu. Po tygodniu pewnie będziemy mieli cały zestaw ubrudzony właśnie tą żywicą. No ale trudno, takie miejsce. Ale wam mówię, gdybyście przyjechali, to liczcie się z tym, że w kwietniu te sosny po prostu kapią żywicą. Idę teraz pozmywać, bo mamy tyle garów po wczorajszym obiedzie, ale tutaj pięknie się dzieci bawią. Co tam robicie, dzieci? Szukacie złota? Wszystko się rusza. Co to jest, Szymek? Mikstura. Mikstura. Fajne macie tutaj mikstury. Ania robi ciacho. Ania! Ja nie widziałam, przecież to był nożyk. A sitko macie, skąd jest takie fajne sitko? Ale tatusiu, bo ono mi jest potrzebne, wiesz? Dobra, macie. A ja idę zmywać. A idę zmywać z kamerą, bo nie pokazałem wam wczoraj, jak wyglądają tutaj zmywalnie. A są właśnie w tym samym budynku, co toalety i prysznice. Tylko wchodzi się tam na środku. Dokładnie tutaj i na lewo. Dobra,
Dobrze, pan już poszedł. Mogę wam teraz pokazać, bo tutaj są takie fajne suszarki na naczynia. Zobaczcie, jak to dacie w dół, to możecie sobie tutaj myć naczynia i od razu sobie tutaj wkładać. Fajne, nie? No właśnie, u mnie też są. Także zobaczcie, u mnie mogę sobie właśnie umyć, kłaść tutaj, chociaż wiecie co, to jest takie zakurzone. Wolałbym tutaj nie kłaść tych czystych naczyń. Więc podejrzewam, że mało kto z tego korzysta. Tam może ktoś korzystał, ale ja raczej nie będę tutaj kładł moich czystych naczyń. Pozmywałem, ale powiem wam, że dzisiaj jestem taki właśnie niewyraźny, taki niewyspany, bo no nockę miałem zarwaną. Powiem wam, że zainwestowałem w coś nowego, na czym w ogóle nigdy wcześniej nie pracowałem. Chodzi o wirtualne działki. I pokażę wam, tutaj jest Metaverse Shiby i tutaj są działki. Dzisiaj w nocy kończyła się właśnie licytacja tych działek. Ja brałem udział właśnie w pierwszej fazie zakupu. No i... O, Ania mnie woła. Dzieci mnie wyrywają na basen, ale dokończę temat. Powiem wam, że właśnie nowa inwestycja moja to działki w metaversie. Jak widzicie, już pierwsza faza się zakończyła, tych działek tutaj się sprzedało dosyć sporo. Teraz trwa druga faza. Kiedy będziecie oglądać ten film, to nie wiem, czy jeszcze będzie można je kupić, ale tak wam chcę powiedzieć, że biorę udział w tym. Planowałem 40 tych działek kupić, ale gdzieś tam je przelicytowali, te działki mi się tam straciły. Końcówka licytacji była tak ekscytująca, że bardzo dużo ludzi tutaj weszło i ten system jakby może nie wyrobił, tutaj wszystko się zaczęło zawieszać i po prostu przelicytowali mnie, także ostatecznie chyba mam, nie wiem, 18, mogę zaraz sprawdzić, poczekajcie. Wkleimy tutaj mój adres, sprawdzimy, gdzie mam te działki. Moje działki są tutaj. Miałem w tych żółtych polach, to są diamentowe działki. Niestety tutaj mnie przelicytowali i już skasowały mi się te działeczki, ale mam tutaj jedną diamentową w tym kwadracie i u góry tutaj mam diamentową. Potem mam jakieś platinum, działki, ale ogólnie jak tych kwadracików naliczyłem, to jest 18, a tutaj powinno być, bo miałem 50 do kupienia, możliwość kupienia 50, a jest 40, czyli tak jakbym miał 10, a kwadracików jest 18, więc nie wiem, co tutaj się dzieje. No jest to taka inwestycja bardzo ryzykowna, ale rok temu, nie wiem, czy kojarzycie, Decentraland, taka kryptowaluta, oni też Metaverse stworzyli i tam ludzie miliony pozarabiali na tych działkach, naprawdę potem sprzedawali wielkim firmom, korporacjom, Coca-Coli, Pepsi i po prostu pomyślałem, że w Metaverse Shiby też może powtórzyć ten sukces, więc kupiłem te działki. No i zobaczymy, jak to się rozwinie, może za rok, za dwa te działki komuś odsprzedam, jakiejś wielkiej firmie. No ale na razie, tak jak mówię, poświęcimy na to 3 Ethereum, no i zobaczymy, jak to się rozwinie. No wybraliśmy się na basen, także ja pierwszy raz zobaczę, jak on wygląda. Przy basenie jest wielki bar z lodami, tylko jeszcze zamknięty. No jeszcze nie jest otwarty, ale tu lody można kupić i sobie coś zjeść. A tam jest basen, idziemy zobaczyć. Chodzimy. No. Nadia się poślizgnęła na tym wielorybie. Dobra, w skrócie wam powiem, to jest taki wieloryb i on jest bardzo śliski. Wczoraj jakiś chłopiec miał wypadek. No i basen, jak widzicie, jest ogromny dla dzieci. Tu jest taki wieloryb ze zjeżdżalniami. Słuchajcie, widzowie, no. Tam są dwie jacuzzi, ale lodowate. Aha. One w ogóle nie są podgrzewane. Ale widzowie. Dobra, tutaj tak to wygląda. Nie będę za dużo nagrywał, bo tutaj są inne dzieci, więc... Do zobaczenia w innym miejscu. Jak tu przyjedziecie, to nie wchodźcie na tego wieloryba, bo on jest taki śliski, że no nie wiem, jak te dzieciaki tam wchodzą, ale polecam, on jest bardzo śliski. Nawet się już przewróciła. Dobrze, jak widzicie, są leżaki, jest parasol, chyba sobie go rozłożymy, bo jest tak jasno, że aż oczy bolą. No tak jak mówiłam. No. Dobra, ja sobie tutaj poleżę, a one się idą kąpać. Znaleźliśmy leżaki w cieniu, więc przenosimy się tutaj i jest fajny widok. No, to fajnie, mogę się teraz wyspać. A dzisiaj na kolację zrobię sobie zupkę z proszku. Nie wiem, co mi napadło, ale kupiłem sobie zupkę w proszku. Bardzo rzadko to robię, raz w roku albo coś. Ale dzisiaj mam ochotę na taką zupę. Wlewam 750 ml wody. Muszę to zagotować, no i wsypać tą całą zupę. Także dzisiaj na niezdrowo. Dobra, możemy wlać. Trzeba było zagotować. I wsypujemy. Ale co? Mogę spróbować też zupy? Będziesz mogła, Ania. Chcesz takiej? Ale chemia. I pisało, żeby mieszać. 12 minut trzeba gotować. Dobra. Teraz
zagramy Anię, jak gra. Alleluja. Pięknie. No zaraz się nauczę. Ale powiem wam, że dzisiaj mamy pierwszy dzień świąt, także wesołego alleluja dla wszystkich. Mamy tutaj już stół przygotowany na śniadanie wielkanocne. To jest nasz koszyczek, jeszcze nie poświęcony, za chwilę odmówimy modlitwę. Ja pokażę wszystkie nasze słodkości. Tu jest babka, tu jest czekolada, tu jakieś tam jajeczka i... No i już nic. A tutaj jest... A gołębica gdzie jest? No a tutaj jest masło, tylko że mama nie zdążyła ulepić baranka, tak, a tu jest we Włoszech gołębica. Jest taka tradycja, że wypieka się właśnie jakieś ciasto w kształcie gołębicy. Patrz, tu jest jej dziubek. No. To jest jej dziubek, tutaj są dwa oczka, tutaj jest jej ciałko, ogon i dwa skrzydła. Tak, i właśnie we Włoszech taka tradycja jest, że się spożywa gołębice. Więc... Co Ania? Ja się nauczyłam, patrzcie. Ania się nauczyła, alleluja. Nie, alleluja. A co? No dobra, to coś innego. I tu. Pięknie. Super, Ania, bardzo ładnie. Poświęciliśmy już swoje pokarmy, ale zobaczcie, obieramy teraz nasze pisanki. Nadia ma taką, że przebił jej w ogóle ten pisak, bo ona to na czarno zrobiła. Tak to przebiło i ma jajko. Pokaż, Kasia. To jest Nadia jajko. A to jest serduszko całkiem ładne, no, nie? Jeszcze Ania chciała pokazać jej jajko. Kolorowe jajo. Kolorowe. Dobra, to już jesz, ale, ale tutaj wam pokażę takie fajne tęczowe. A Nadi? Patrzcie na moje. Pokaż, jak to głęboko się wżarło, zobaczcie. Ale niestety żółtko nie jest kolorowe. Żółtko nie jest, to dobrze. No dobra, załóżmy, że niech będzie. No bo ja nie chcę. Nie chcesz, Ania, to połóż. Tak wyglądają nasze potrawy poświęcone. Teraz będziemy jeść. Smacznego, ja mam żurek. Smacznego. Tak, rosołek. Rosołek. No i jemy. Łączone. Także widzimy się niebawem. Tutaj mamy święcone, szynkę, chlebek, chrzan, jajeczko. Także jemy. Smacznego. Smacznego. Znaleźliśmy miejsce parkingowe pod kościołem. Teraz pójdziemy na mszę do tego kościoła, co byliśmy na drodze krzyżowej. Jesteśmy już po mszy. Ksiądz rozdaje jakieś słodycze. Zobaczcie, Ania dostała babeczkę. Pokaż, Ania. Szymek pobiegł tam do księdza, a Ania dostała ciastko. A ja dostałam króliczkę. A Ania z króliczkę, a Nadia króliczkę od księdza. Super. Zbignie z króliczkiem. Szymek też dostał od księdza. Czekoladowego króliczka. Pokaż, Szymuś. Wow. Jesteśmy już w przyczepie. Dzieci rozkrajają czekoladki od księdza. Ania babeczkę otworzyła. To jest też ta gołębica, którą my mamy w wersji większej. I to się nazywa kolombina. Sprawdźmy, czy kolombina to gołębica. Sprawdźmy. Kolombina. Nie. To znaczy kolumbina. Ale nie wiem, co to jest, więc to nie znaczy gołębica. Ale jemy. Bo za chwilę... Słuchajcie, mamy taki plan, żeby jechać do Watykanu, także za chwilę się wybieramy do Watykanu. Chcemy to zrobić autobusem, tam jest jakaś przesiadka chyba na metro, więc czeka nas chyba cały dzień takiej przygody. No, ale to już zrobimy chyba w nowym odcinku, bo ten będzie za długi, nie? I jeśli będziemy wracać, to pożyczymy sobie auto, a jeśli będzie za drugie auto, to będziemy dzisiaj spać w hotelu. Tak, słuchajcie, bo jest taki pomysł, że jak się nie uda tam dotrzeć tymi metrami, bo się trochę nie znamy, to weźmiemy sobie Ubera. Tutaj Uber działa, kosztuje 42 euro dzisiaj. Wczoraj był za 36 euro. Do Rzymu, pod ten, jak to się nazywa, zapomniałem. Czekaj, no kurczę. To co jest w Rzymie takie? Koloseum. Pod Koloseum. 36 euro wczoraj, dzisiaj już 42. Więc no zobaczymy, najwyżej Uberem sobie tam dojedziemy. No to co, żegnamy się z wami i zapraszamy na następny odcinek, bo dzisiaj go zacznę. Jedziemy do Watykanu, być może jeszcze tam do Rzymu. Także trzymajcie się i za chwilę nagrywam nowy odcinek. Pa, pa.